Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. Ze mną w studio prezeska Fundacji Ładne Historie, Maria Zięba, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Organizują Państwo po raz trzeci bodajże, tak? Bo w 2019 roku rozpoczęła się akcja Łączą nas góry. Wyjątkowa, bo łączą i osoby zdrowe, i osoby z niepełnosprawnościami, ale na czym polega ta akcja, proszę powiedzieć? Tak, to jest taka akcja właśnie w ramach której organizujemy wycieczki dla osób, na początku myśleliśmy, że dla dzieci, ale już wiemy, że dla osób różnych z niepełnosprawnościami i ich rodzin. To jest bardzo ważne, że jeżdżą z rodzinami, z przyjaciółmi, ale też jeżdżą z nami wolontariusze, też z rodzinami, czyli to są takie wycieczki dla wszystkich. Na tym nam zależało, bo w tym naszym właśnie zdobywaniu gór jest to najważniejsze, że my to robimy naprawdę razem. Każdy pomaga tak jak może, uczestniczy tak jak może i potrafi, wszyscy się czegoś tam uczymy, więc z takiej spontanicznej akcji 2 lata temu rozpoczętej, z takiej potrzeby serca zrodziła się taka akcja, dzięki której już dzisiaj mogę powiedzieć, po 2 latach ponad, że grupa kilkudziesięciu rodzin regularnie jeździ z nami w góry. To jest takie chyba największe osiągnięcie. 59 osób z niepełnosprawnościami, 63 wolontariuszy, 11 wycieczek, 100 kilometrów. Takie to w zeszłym dane roku na Państwa stronie znalazłam, czyli sporo. Tak, to był mimo pandemii. Tak, tak, tu muszę dodać, to są dane za 2020 rok w pandemii, natomiast łącznie za 2 lata to jest 200 osób ponad z niepełnosprawnościami, 100 ponad z niepełnosprawnościami i 200 zdrowych i tych kilometrów ponad 200 już, tak gdyby 2 lata zliczyć. Zeszły rok był właśnie wyjątkowy, po pierwsze dlatego, że była pandemia, bardzo długo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się w ogóle wyruszyć, jak to będzie, mieliśmy zaplanowane starty zbiórek, które nie mogły, nie miały racji bytu, bo miały się odbywać na żywo i też nie wiedzieliśmy, jak właśnie będą w ogóle obostrzenia, czy nie będą się bali nasi uczestnicy jeździć, a było zupełnie odwrotne. To był też dla nas trudny rok, ponieważ jak to bywa w różnych konkursach, gdzieś nam zabrakło pół punkta i o ile w pierwszym roku mogliśmy kupić czy wynająć sprzęt, czy naprawdę z rozmachem zorganizować 15 wycieczek, to nagle w środku pandemii zostaliśmy bez żadnych środków na realizację projektu. Tymczasem uczestnicy już do nas pisali od lutego i w tej chwili też piszą, więc zdaliśmy sobie sprawę, że to nie może tak być, że my zależymy wyłącznie od konkursów. No i tak mówimy od tej pory, że nas niesie siła społeczności, bo pomimo tych trudnych warunków 11 wypraw się odbyło w zeszłym roku. To jest też ważne i co mnie zainteresowało, że Państwo organizują wycieczki nawet dla osób z takimi niepełnosprawnościami bardzo poważnymi, czyli osób leżących. Jak to jest możliwe, że osoba, która na co dzień leży, udaje się w góry? Mamy taki sprzęt, wózki specjalne trójkołowe, które zapewniamy, choć na początku jak planowaliśmy, to dla nas było oczywiste, że to są wycieczki dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale szybko się przekonaliśmy, że bardzo różne osoby z nami jeżdżą. Jeżdżą osoby z zespołem Downa, które wprawdzie chodzą, ale często trochę trudniej im jest chodzić, czy są w gorszej kondycji. Jeździ bardzo dużo osób czy dzieci z porażeniem mózgowym, dużo osób z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taką, gdzie różne dysfunkcje się na siebie nakładają, ale jeździ też dużo dzieci ze spektrum autyzmu, co też było dla nas zaskoczeniem i takim odkryciem. Mamy feedback od rodziców, że niesamowity wpływ mają te wyprawy, że widzą duże zmiany, czy duże takie przeżycia, które pozytywnie wpływają. Czyli też rehabilitacja? Jest to rehabilitacja i rodzaj takiej przerwy wytchnieniowej, która teraz jest na szczęście coraz bardziej promowanym tematem. No bo góry mają moc terapeutyczną, to jest wędrówka, to jest zdrowe otoczenie, ale niestety z bardzo wielu względów no nie są łatwo dostępne dla tych osób. My możemy zabrać różne osoby, mamy właśnie takie wózki, które nawet zupełnie leżącym, nawet nie siedzącym osobom pozwalają pójść w góry. Zabieramy też takie wózki dla tych osób, które się mierzą z własnymi siłami i chcą przejść na nogach, ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś poczuł, że jednak już nie ma siły dalej iść, to też zawsze jakiś wózek w zapasie jest. Mhm. Powiedziała Pani o tym, że jest to też takie wytchnienie, czyli wytchnienie dla rodziców, opiekunów? Dla rodziców, opiekunów też. Oczywiście my zapewniamy opiekunów, fizjoterapeuci z nami jeżdżą, przewodnicy górscy, jest dużo silnych wolontariuszy, którzy nam pomagają z wózkami czy z noszeniem sprzętu. Natomiast no i generalnie jest możliwe, żeby rodzice zostawili nam dziecko, czy żeby ktoś zostawił podopiecznego, ale przyznam, że zdarza się to rzadko, ponieważ właśnie ta wartość wspólnego bycia,
jest tutaj taką dużą wartością. Nawet się zdarzało, jest taka mama, tu pozdrawiam właśnie mamę Agnieszkę z Kubą, którzy Kuba już stał się wolontariuszem, jeździ na wszystkie wyprawy, a nawet jak Kuba gdzieś wyjeżdżał na turnusy rehabilitacyjne, to pani Agnieszka jeździła z nami i tak, ponieważ bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Często jest tak, że jak jadą rodzice i na początku są nowi wolontariusze, to rodzice przeważnie chcą na początku sami, więc biorą od nas wózek i próbują sami i tak wolontariusze, to co my tu mamy robić, chyba nie jesteśmy potrzebni, tak zawsze poczekajcie chwilę, zobaczycie. I to jest kwestia też z czasem zdobycia zaufania i tego, że jednak no, wędrówka górska nawet łagodną trasą jest męcząca jeszcze z wózkiem, więc przeważnie właśnie rodzice zaczynają po chwili i tak korzystać z tego, że ktoś jest i że oni w tym czasie mogą iść się zrelaksować, czy po prostu porozmawiać z kimś, pobyć i przez chwilę nie dźwigać. To jest też taka rehabilitacja dla rodziców, można powiedzieć, takie w tym momencie, że też oddanie opieki, oddanie tak. tego takiego poczucia, że tylko ja jestem najlepszym opiekunem, to też zmienia. My bardzo szybko zrozumieliśmy, że tą grupą, która może nawet jeszcze bardziej korzysta, to są właśnie rodziny i rodzice. W tym roku już, no mogę już przekazać dobrą wiadomość, że Ministerstwo Kultury też się zdecydowało takie dodatkowe działania dofinansować, więc będą specjalne grupy, arteterapia, ale też dla rodziców, czy takie różne formy, które pozwalają poświęcić trochę czasu sobie, ale oczywiście koniecznym warunkiem jest zapewnienie opieki wytchnieniowej w tym czasie, ponieważ no, nikt nie będzie mógł uczestniczyć, kto się na stałe opiekuje osobą niesamodzielną czy mało samodzielną, więc wymaga to dużego nakładu kosztów i logistyki, ale znamy się już na tyle i bardzo nam zależało, bardzo nam zależy też, żeby otoczyć mamy opieką. Mamy takie szczególne poczucie, że trzeba się zaopiekować kobietami. To są bardzo silne kobiety, często, bardzo często też same, które zostają same, więc planujemy też takie wyprawy dla silnych kobiet z mamami właśnie naszymi górskimi, z którymi się już zaprzyjaźniliśmy, żeby porozmawiać o tym, jakbyśmy mogli bardziej wspierać właśnie też ich, czyli rodziny. To są już w tej chwili, można powiedzieć, nasi przyjaciele, ale oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na nowe osoby. Wspominała pani o wolontariuszach takich, którzy pomagają też od strony, można powiedzieć, siłowej. To sportowcy się zaangażowali też, tak? Bo widziałam, że jakaś grupa osób, które ćwiczyła, to taki crossfit z pomaganiem. Tak, crossfit, jeżdżą z nami biegacze ultrasi, czyli już tacy zaprawieni w górskich bojach, tu taka grupa Wawrzyn Team na przykład z Wałbrzycha, która w zeszłym roku pomogła nam te wózki wnieść dosłownie na wysoki kamień. Wszyscy mówili, że absolutnie nie da się tam wejść z wózkami, a bardzo duża grupa weszła. Crossfitowcy owszem, ale nie chciałabym odstraszać innych wolontariuszy, dlatego że szukamy i tych bardzo silnych, ale też takich, którzy może nie mają kondycji jakiejś dobrej, ale chcieliby przyjść, potowarzyszyć i też mieć takie wspaniałe doświadczenie, bo to, co się dzieje na tych wycieczkach, to naprawdę myślę, że o każdej można by było opowiadać osobno. Ale jest taka akcja Puszka na Góry, dlatego że wspominała pani o tym, że ciągle jednak są potrzebne pieniądze, że to jest koszt. Taki wózek specjalistyczny to jest koszt, organizacja wycieczki to jest koszt. Można pomóc za darmo, no ale nie wszystko dzieje się za darmo. Jak możemy pomóc i co to jest za akcja Puszka na Góry? Tak, te zeszłoroczne kłopoty nas zmotywowały i uruchomiliśmy Puszkę na Góry. Zachęcamy, żeby się dorzucać. W tym roku założyliśmy sobie, że jak zwykle 10 to jest minimum wycieczek, które chcielibyśmy zorganizować, no i musimy uzbierać pieniądze. To są różne koszty dotyczące sprzętu, naprawy, transportu, dokupienia czegoś, organizacji całej wycieczki. To jest bardzo dużo takiej mrówczej pracy. Nasza praca przed wycieczką się zaczyna już 2 tygodnie przed, żeby z każdym uczestnikiem indywidualnie, który się też zgłosi, zapewnić jak najlepsze warunki, więc zachęcamy do dorzucania się. Wiemy, że też największą siłą naszego projektu jest ta siła społeczności, czyli osób, które w bardzo różny sposób nas wspierają i są fundacje, które w zeszłym roku zdecydowały się nas wesprzeć, co było bardzo miłe, że mieliśmy takie telefony i ktoś sfinansował jedną z wycieczek, ale też ważne w tych zbiórkach jest siła małych wpłat, żeby każdy wpłacił tyle, ile może i naprawdę zbierają się takie sumy, które już, z którymi już można ruszać w góry, więc uruchomiliśmy póki co, póki jest mniej miejsc, takich, gdzie można zbierać
wspierać doraźnie, to działa wirtualna puszka na naszej stronie właśnie internetowej, na Ładnych Historiach, ale też na naszym Facebooku jest do niej link i można się dorzucić online przez taki zwykły system płatności, ale zbierają też miejsca z nami, więc na Dolnym Śląsku na szczęście nie brakuje miejsc, więc można dorzucić się do takiej puszki, wędrując gdzieś i będąc w schronisku górskim. Jest też dużo sklepów, które z nami zbierają, czy kawiarni, czy takich miejsc zaprzyjaźnionych, więc warto się dorzucać, ale też można zaprosić puszkę do siebie, więc jeżeli ktoś dysponuje takim miejscem, które jest chętnie odwiedzane przez ludzi, a jeżeli już to jest miejsce, gdzie bywają ludzie, którzy chodzą po górach, tak jak my i którzy nas dobrze rozumieją, to bardzo zachęcam, żeby się do nas zgłosić, to chętnie puszkę wyślemy w takie miejsce. A jeśli ktoś chciałby się zgłosić ze swoim dzieckiem, na przykład niepełnosprawnym, albo jakaś osoba z niepełnosprawnościami chciałaby z Państwem pójść w góry, ma jeszcze szansę na to? Zawsze jest szansa i dużo nowych osób się zgłasza. Oczywiście, tak jak wspomniałam, jest już bardzo duża grupa osób, które regularnie, więc przeważnie po ogłoszeniu wycieczki już w ciągu 3 godzin mamy nadkomplety, ale staramy się jakoś czy załatwić dodatkowy sprzęt, jeżeli to jest wymagane, czy zaproponować jakiś inny termin. Chociaż rzadko się chyba zdarzy, żeby ktoś, kto chce, nie mógł akurat pojechać na dany termin. Wycieczki ogłaszamy, mamy newsletter, na który warto się zapisać, bo tam idzie zawsze wcześniej informacja. Pojawia się informacja na naszym Facebooku. Jeżeli ktoś też napisze do nas na maila, to też nie zostanie bez odpowiedzi. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, bo nie ma innej możliwości, też nie zostanie bez odpowiedzi i na pewno koordynatorka przed ogłoszeniem terminów się odezwie, że za chwilę będą już wycieczki ogłaszane. Część wycieczek jest dla zaprzyjaźnionych placówek i tu chodzimy w tygodniu wtedy, na przykład dla DPS-ów, czy jeździ z nami Ostoja z Wrocławia, czy taki DPS w Szklarskiej Porębie, czyli wydawałoby się w sercu gór, ale tam są naprawdę kobiety, dziewczyny takie no, leżące w większości, więc dzięki naszym wózkom też mogą zdobywać szczyty, ale są właśnie taką główną ideą są te wycieczki dla rodzin. One się odbywają w weekendy, trwają pół dnia, parę godzin, różnie, bo są też różne trasy i wystarczy po prostu do nas się zgłosić. Z każdą taką osobą Daniel, pomysłodawca i nasz w ogóle duch całej akcji, kontaktuje się indywidualnie, pyta o potrzeby, o możliwości, no o bardzo różne rzeczy, zwłaszcza jak to jest nowa osoba, żebyśmy mogli się poznać i dobrze przygotować, żebyśmy wiedzieli, że na przykład jest potrzebny jakiś bardziej doświadczony opiekun, a może wystarczy tylko wolontariusz, który potowarzyszy, to jest różnie, też różne nasi uczestnicy mają doświadczenia. Niektórzy mają w ogóle swoje wózki, ale i tak wolą pójść, jest po prostu raźniej, fajniej pójść z taką grupą. Także tutaj żadne zgłoszenie nie zostaje bez odpowiedzi. Mnóstwo mamy też zapytań, telefonów od osób, które same by się chciały wybrać i pytają, którą trasą najlepiej, gdzie jest bezpiecznie. Też zawsze Daniel dzwoni i takich informacji udziela. Ale to jest też szansa na to, żeby poznać nowych ludzi, bo zwłaszcza w czasach pandemii, jeszcze osoby, które są leżące albo które są odcięte bardzo często od świata ze względu na schorzenia swoje albo niepełnosprawności, mają szansę poznać inne osoby, które też na przykład kochają góry albo z podobnymi problemami się mierzą. Tak, to prawda. Właśnie to jest też to, że przez ten taki trud dnia codziennego, z którym te osoby i ich rodziny się mierzą, to ten krąg znajomych siłą rzeczy jest w jakimś ograniczonym, no jest to krąg ograniczony przeważnie tej samej placówki czy najbliższego sąsiedztwa, więc też mamy taką informację zwrotną od uczestników, że to ta możliwość porozmawiania z innymi i wymienienia się doświadczeniem jest bardzo ważna, przekonania się, jak inni sobie radzą z tymi problemami, ale dla nas to jest też niesamowicie otwierające. My też właśnie nasi wolontariusze dlatego często, czy instruktorzy jeżdżą ze swoimi dziećmi, żeby też się uczyły po prostu. Tak jest na świecie. Ludzie są bardzo, bardzo różni, różnie wyglądają, różnie się zachowują, mają różne możliwości i nie należy się bać. Także myślę, że tak samo my jesteśmy uczestnikami, jak właśnie, nie wiem, osoby z niepełnosprawnością ruchową na równi. Się uczymy, korzystamy, zdobywamy nowe doświadczenia. I przekonujecie Państwo, że góry są dla wszystkich.
Góry są dla wszystkich. Najważniejsze pokonać bariery w swojej głowie. Wiemy, że jest dużo akcji, które podziwiamy, wejścia na najwyższe szczyty, ale to nie zawsze musi być tak. I jeżeli wokół się znajdzie odpowiednia społeczność, osób przyjaznych, bo czasem jest po prostu raźniej czy bezpieczniej pójść z kimś, albo łatwiej się zmotywować, żeby jeszcze po całym trudnym, często dla tych osób tygodniu, jeszcze mieć siłę, żeby na taką wyprawę w góry, to ta siła społeczności jest najważniejsza. I bardzo się cieszymy, że oprócz tego, oczywiście organizujemy wycieczki, wszystkich przyjmujemy, ale że widzimy, że nasi uczestnicy się zaprzyjaźniają pomiędzy sobą i dużo osób zaczyna po tym doświadczeniu samodzielnie też korzystać z gór, czyli się okazuje, że to nie jest aż takie trudne i niedostępne. Ważne, żebyśmy wszyscy byli otwarci i osoby właśnie z niepełnosprawnościami, ale też te osoby zdrowe, które oni spotkają na szlaku, żeby wiedzieli, że to jest normalne, że nie trzeba się bać, że warto zapytać, czy można jakoś pomóc, bo jeżeli wszyscy będziemy tacy otwarci, to góry naprawdę dla wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Maria Zięba, prezeska Fundacji Ładne Historie, a mogą się Państwo dorzucić do tej akcji, o której rozmawiałyśmy. Jest hashtag Puszka na Góry i na Facebooku Fundacji oraz na stronie Fundacji i mogą Państwo dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby góry były naprawdę dla wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja żegnam się z Państwem i do zobaczenia.